Szanowni Państwo, drodzy kibice, serdecznie dziękuję za te wszystkie pytania. Mam nadzieję, że sprostam i te odpowiedzi będą satysfakcjonujące. Miłego oglądania. To ja na pewno chciałbym kupić zawodnika ofensywnego. I takim zawodnikiem, który wydaje mi się, że pasuje do tego, co robi ŁKS, to jest Silva z Manchesteru City. A wydaje mi się, że to jest nadal początek drogi i to jest, jeśli mielibyśmy to w jakiś sposób procentowy przedstawiać, to my dzisiaj jesteśmy gdzieś w połowie. Dochodzimy do połowy, może tak bym był bardziej precyzyjnie. Wydaje mi się, że jakby budowa stadionu jako taka nadal jest póki co niepewna. Natomiast te założenia, które dzisiaj są przedstawiane, ustalone, w jakim kierunku ma to iść, to te wszystkie funkcje ważne dla tego obiektu z punktu widzenia późniejszej komercjalizacji, utrzymywania tego obiektu są zachowane, czyli sklep, muzeum, restauracje i powierzchnia komercyjna, i powierzchnia handlowa w niej, i powierzchnia biurowa również. Sądzę, że dokumenty będą podpisane w styczniu i wtedy poinformujemy, kto jest tym podmiotem, kto jest tą osobą. Ja w tą drużynę bardzo wierzę, natomiast założenia, jakie sobie zrobiliśmy, to z dużą pokorą i mówiliśmy o pewnym okresie i daliśmy sobie 2 lata na to, żeby ŁKS był w ekstraklasie, natomiast na pewno zrobimy wszystko, aby odpalić szampany już w maju. Tak, no to jest zawsze gdzieś z tyłu głowy, to jest nasz cel. No ja nawet byłem przedstawicielem takiej opcji, że Łódź powinna mieć jeden duży stadion, taki stadion, w którym mogłaby swoje mecze rozgrywać reprezentacja Polski. Mówię tutaj o pierwszej reprezentacji Polski. No dzisiaj, jak wiemy, to jest mało prawdopodobne, bo reprezentacja Polski jest nadal dobrą marką, gdzie te mecze rozgrywane są na obiektach powyżej 30 tysięcy osób. To jak każdy. Taki jest nasz cel, aby drużynę w każdym okienku transferowym wzmacniać i też będziemy powtarzać, że to mają być takie ruchy bardzo wyważone. Czyli ideałem dla nas jest w jednym okienku transferowym zimą 2 zawodników, czy maksymalnie 2, natomiast latem 4. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy te wymogi licencyjne nie są zagrożone i mecze w przypadku awansu, co daj Boże, będziemy rozgrywać tutaj przy Aleja Unii. Wydaje mi się, że jak patrzę na cały pryzmat, cały ten okres, to biorąc pod uwagę również aspekty takie mentalne i to, jak długo z nami jest i cały czas ma pierwsze miejsce w składzie, dodatkowo nosi opaskę kapitana, no to Michał Kołba to dla mnie numer jeden, tym bardziej, że to ja dogrywałem osobiście bez pomocy innych współpracowników, jego transfer ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Ja osobiście rozmawiałem z panem Matusiakiem na temat warunków przejścia Michała do nas. Cieszyło mnie to, że Michał był cały czas na nasłuchu i z niecierpliwością czekał, czy dojdziemy do porozumienia. A tutaj to wolałbym pominąć, bo tak jest w piłce, że niekiedy zawodnicy w innych otoczeniu, w innych klubach pokazują te prawdziwe swoje umiejętności, nie zawsze w danym klubie jest im to dane, nie zawsze potrafią się rozwinąć, dlatego wolałbym pominąć to pytanie.
Wydaje mi się, że takim standardem dla mnie jest, aby prezesi klubów, które w danej kolejce grają, powinni te emocje przeżywać razem. Oczywiście zawsze jest miło, jeśli najwyższe władze, czy miasta, czy województwa pojawiają się na tych meczach. Natomiast my w ŁKS-ie będziemy na wiosnę powoływać taką grupę biznesu, grupę doradczą. No i mam nadzieję, że te osoby również będą na stałe gościły na meczach ŁKS-u. No ja bezsprzecznie patrzę tylko i wyłącznie na to, co się dzieje w ŁKS-ie i jeśli chodzi o niższe rozgrywki, interesuje mnie dzisiaj tylko i wyłącznie okręgówka, bo tam mamy swoją drużynę rezerw. W lwiej części to jest praca Krzysztofa Przytuły. No i ja mam tę możliwość, że zawsze na koniec muszę powiedzieć tak. Tak sobie to zaplanowaliśmy, natomiast no, takim moim zawodnikiem, na którego mogę powiedzieć, że trochę się uparłem i zrobiłem to wbrew wielu opiniom w klubie, to jest Rafał Kujawa. No i cieszę się, że teraz na jesieni Rafał, można powiedzieć, że odżył po tej swojej kontuzji, po perypetiach zdrowotnych. Jest dla nas ważnym elementem całej układanki w kadrze trenera Moskala. Nie, no w ogóle to są abstrakcyjne rzeczy, tak? Tym bardziej, że już pomijając kwestie finansowe, ale musimy pamiętać, że temat Paulinho bardzo często wraca, słyszałem różne opinie, natomiast prawda jest taka, że to nie to, że nie wiem, trenerzy ŁKS-u się nie poznali na umiejętnościach Paulinho i tak dalej, tylko wtedy była zawiła sytuacja właścicielska i jeden z udziałowców po prostu był właścicielem karty, wtedy te możliwości były takie, a nie inne i go po prostu zabrał z ŁKS-u, a nie dlatego, że to był zawodnik, który się nie przebił tutaj swoimi umiejętnościami, co jest jakby najczęściej sprzedawane. My rozmawialiśmy tak, ja rozmawiałem z trenerem stawowym, poznałem trenera stawowego. Czy mógłby być? Wydaje mi się, że tak, była taka szansa, bo filozofia gry jednego i drugiego trenera jest zbliżona. Na pewno argumentem pana Moskala jest to, że był bardzo dobrym piłkarzem. No to bylibyśmy jeden rok w plecy, tak sobie zakładałem, niestety. Natomiast no to jest pewien, w pewnym okresie mamy cel do zrealizowania i tak do tego podchodzimy, nie na zasadzie, że jak się nie uda w tym roku, to po nas choćby potop. Tylko podchodzimy do tego naprawdę, przynajmniej staramy się podchodzić do tego bardzo racjonalnie. Oczywiście tak. Nie widzę tutaj żadnych problemów i od strony organizacyjnej. Dzisiaj oczywiście mówi się o infrastrukturze, która jest taka, jaka jest. Natomiast no mam nadzieję, że przetarg zostanie wyłoniony wykonawca na oświetlenie. Natomiast kwestia podgrzewania płyty wbrew pozorom nie jest taka trudna. Tak. No to są te najważniejsze aspekty, których na dzień dzisiejszy nie spełniamy. Na dzień dzisiejszy nikogo takiego nie widzimy. Tu będziemy się starać oczywiście, bo to jest bardziej realne dla nas niż mistrzostwo w przeciągu 5 lat, biorąc pod uwagę, że od pewnego czasu o ten prym biją się te same drużyny. Znaczy Wieszczycki to raczej piłkarz ŁKS-u, natomiast wydaje mi się, że po prostu to byli zawodnicy, którzy z dużego miasta przychodzili do dużego miasta. Często jest tak, że zawodnicy z mniejszych ośrodków, gdzie błyszczą, przychodzą do dużego klubu, do dużego miasta i mają pewne problemy mentalne. Musimy pamiętać, że ci zawodnicy w jednym okresie przychodzili na dorobku, bo Mięciel tutaj nie był raz, tylko na początku swojej kariery przychodził do ŁKS-u.
i zdobywał tutaj doświadczenie i był głodny gry, a później przychodził jako już doświadczony zawodnik, można powiedzieć na koniec swojej kariery i prezentował bardzo dobrą formę i wydaje mi się, że to po prostu byli dobrzy piłkarze i od tego należy zacząć. Nie przypominam sobie, że taki transfer był przygotowywany. Nie było w ogóle rozmowy, jeśli chodzi o Łukasza Madeja w kategoriach negocjowania warunków, przygotowywania. Tutaj decyzja, jeśli chodzi o sztab szkoleniowy, była dość prosta, klarowna, jasna. Sztab szkoleniowy nie podawał tego zawodnika jako takiego, który jest niezbędny. A my się niestety, albo stety, poddaliśmy to, jakby historia nas oceni. Bez wątpienia Łukasz to dobrej klasy piłkarz i to UKS-iak. Natomiast no, ciężko jest robić coś wbrew ludziom, którzy no, później ustalają skład, ustalają kadrę i wiedzą najlepiej, co się dzieje w szatni. Powiem tak, ja nie mam pojęcia już żadnego na temat innej dyscypliny sportu. Staram się każdą dyscyplinę przynajmniej raz zobaczyć na żywo i żeby pokusić się o jakąkolwiek ocenę. I nie potrafię na temat żadnej innej dyscypliny zabierać głosu i nie zabieram głosu, dlatego trudno by mi było pokusić się o pracę na rzecz innej sekcji niż piłka nożna. Mam nadzieję, że konkretne decyzje będą na koniec stycznia. Myślę tutaj o ogłoszeniu przetargu. I to jest ta data, na którą czekamy. Dzisiaj już wiem, że są zgłoszenia pierwszych firm do dialogu technicznego i mam nadzieję, że do świąt Bożego Narodzenia ten dialog techniczny będzie zakończony, a później tylko i wyłącznie praca nad przygotowaniem dokumentów, nowych dokumentów przetargowych ze zmianami w oparciu o ten dialog techniczny. Wydaje mi się, że mamy jakąś perspektywę kilku lat na pewno współpracy i mam nadzieję, że i ja na UKS i UKS nam nie będziemy przez najbliższe kilka lat skazani. Natomiast ja na pewno zrobię wszystko, aby ten klub się dalej rozwijał i jeśli pojawią się perspektywy dalszego rozwoju, a ja mógłbym nie być tam elementem dla tego rozwoju, to na pewno się usunę, bo oczywiście robię ten rozwój dla pewnej idei i trudno, żebym mógł być w pewnym momencie dalszą przeszkodą w dalszym rozwoju. No, a to już są pytania do trenera Moskale. Ja nie sądzę, że to był całkowicie drugi skład, bo jak widzimy, ta rotacja w ciągu całej rundy jesiennej była dość duża. I wydaje mi się, że musimy pamiętać również o tym, że zawodnicy są poddawani dość szczegółowym badaniom raz na jakiś czas i one też są pewnym wyznacznikiem ich formy, szczególnie fizycznej. I to też jest poddawane opinii sztabu szkoleniowego i wydaje mi się, że to były główne kwestie związane po prostu z daną dyspozycją danych zawodników i trener Moskal patrzył na perspektywę całej rundy jesiennej, długiej, bo wydłużonej o te mecze z wiosny, jak wszyscy wiemy. Nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia. Dzisiaj już się o tym zapomina. Wydaje mi się, że musimy mówić, w zależności o jakim klubie mówimy, o jakich klubie, z jaką historią, z jakim potencjałem. Musimy pamiętać, że w polskiej piłce gra się i w B-klasie, i tam też są prezesi, i w A-klasie, i w lidze okręgowej. I zapewne tam jest dużo łatwiej niż w klubach z dużą tradycją, z potencjałem i z dużymi oczekiwaniami i nadziejami.
Nie, no ja, to dla mnie jest jakby normalnością, że do takiej potyczki dojdzie i pytanie tylko kiedy. Mam nadzieję, że my już w najbliższym czasie będziemy klubem ekstraklasy i będziemy czekać spokojnie, kiedy nasz młodszy brat też awansuje. Natomiast ja tutaj nie widzę żadnych przeszkód, żeby takie mecze się odbywały, bo to na pewno dodaje kolorytu, smaczku i tym żyje też wtedy w Ekstraklasie żyła cała piłkarska Polska, jak były derby Łodzi. Mam nadzieję, że takich czasów doczekamy. No, wydaje mi się, że takim zawodnikiem mógłby być pan Sadek. To dla młodszych pokoleń to bardzo, bardzo trudne nazwisko, ale wydaje mi się, że to by był właściwy zawodnik. Natomiast z młodszych pokoleń na pewno takim zawodnikiem mógłby być Marek Saganowski. Czyli jak pan widzi, cały czas mówię o zawodnikach atakujących, ale zawodnikach z dużym serduchem.